Cześć, ja jestem Rewolwerowiec i witam was w kolejnym filmie. Czy poznajecie tę broń? Rewolwer R8. Skin Gradient, gram na moim głównym koncie i pomyślałem, że wysłucham waszych mnóstwa próśb o to, żeby pograć właśnie rewolwerem w CS2. Nie jest to jeszcze na razie powrót rewolwerowca, nie jest to żaden restart serii, drugi sezon, chociaż bardzo chętnie bym coś takiego zrobił, ale jak wszyscy dobrze wiecie, bo już się o tym wypowiadałem, czekam cały czas na więcej mapek od Valve, a tymczasem po prostu sobie przypomnimy strzelanie z tej broni. Zobaczymy, czy jeszcze Merwo jakiś skill pozostał, ale no najpierw musimy zobaczyć przeciwnika, żeby mieć szansę kogokolwiek trafić, nie? Nice. To co, puszujemy tego drugiego? Pyk! Ale Merwo ma skilla! Dał radę Awka rozwalić ze swojej nowej koski Bowie. No nic, mam nadzieję, że kolejne rundy będą ciekawsze. Słuchajcie, granie rewolwerem jest o tyle przyjemne, że można zawsze sobie kupić jakiś full zestaw granatów, bo wiadomo, że w kolejnej rundzie i tak będzie nas stać, żeby coś pokupować, i tak będzie nas stać, żeby... Dobra, rzucę mu tam smoła. O, jest tam jeden, dobra. Aha, wyrzuciło go z meczu. Jak mojego trafił ładnie. Time. Goni mnie! On mnie tutaj gonił. I think he very little kid, you know. Yeah. Śmiesznie, staliśmy ze sobą. Jest kill z granatu, to jest klasyczka rewolwerowca. To jest dobry meczek na skrzydłowym, no niestety dwóch na jednego. Idę z nim na noże. A, łatwiutko. I tyle po meczu. Wygrane. Lecimy oczywiście z kolejnym, nie? Nie będziemy grać w ten sposób. Gold 3 dostaliśmy. O proszę. Rangi na skrzydłowym są ciekawe. Kill the chicken. Nice, we can win now. O! Co jest? What? Skupiliśmy się na kurczaku. O co? A tu dwóch ich było, tak? Tak, ja od dwóch dostałem obrażenia. Czemu mi ten strzał nie wszedł? Pusz! Czekam, aż mnie zabije ten ziomek? Chyba czekam, aż zginę. Ale nie wiem, czy milimetr obok cały czas strzelam? Z tego rewolweru, o co chodzi? Z shotgunem teraz tam pójdzie. Swojego trafiłem zamiast przeciwnika. Dobra, no przynajmniej jakiś strzał już trafiliśmy, nie? Chociaż coś. Ten też trafia i ten też, dobra. Już może pamiętam, jak się strzela z tej broni. Short, short, short. Nic, nie mogę ich pozabijać. Short. Dobra. O, mam asystę, dobra, trafiłem go, 49 w jednym. Spróbuję piknąć. Za psów. Pochowani są. Gdzie? Nic nie trafiam, nic. Jest, dostał. Dobra. I drugi będzie na szorcie gdzieś. Merwo, jeden celny strzał, dawaj. Dobry najdzik poszedł. O! I o to chodzi w tej serii właśnie. O to chodzi, żeby werwalwarować ludzi. To mi się podoba. Ja bym chętnie rewolwerowca pograł, nie? Gdyby było więcej mapek. A propos mapek, znaczy sezon drugi w ogóle zrobił i tak dalej, nie? A propos mapek, to pokażę wam teraz może screeny, bo były już jakieś przecieki w internecie, że Valve miało dodać te stare, jak gdyby, nowe mapy do skrzydłowego, czyli Lake, Short Dust. Teraz wam może wrzucę screeny. Short push. No i... No jak to nic? Ja milimetr obok niego te wszystkie strzały chyba. To nic nie weszło?
Jak niby nic nie weszło z tych moich tutaj trafień. Mapki do baggage. Shoot, jakoś tak one tam się nazywają, więc... O, wziął mój rewolwer. Więc mam nadzieję, że te mapy jakieś tam się prędzej czy później pojawią, nie? Oho. Low. Trzeba to wyklaczować. Dobra, wiedziałem, że on jest obity i wystarczy jeden strzał. No okej, okay, jak to teraz to rozegrać z nim? Tu, on raz ucieknie tutaj, dostanie granatem. Teraz już będzie tylko na jeden strzał raczej. To będzie pod balkonem? No i ten strzał nie wszedł? Nie no, słuchajcie. Jeszcze sekund. Jest! Do you want AWP? Do you want? Do you want AWP? Fajna akcja. Ale coś z tym moim aimem jest nie tak. Albo w CS2 się strzela trochę inaczej. Może być taka sytuacja, że przez ten subtik jakoś inaczej ten rewolwer troszeczkę działa i to opóźnienie strzałów może, nie wiem. Albo po prostu dawno nie grałem i brakuje jakiejś takiej celności, ale tutaj byłem naprawdę zaskoczony, że nic nie powchodziło. O! Pięknie! Może to jest kwestia przypomnienia sobie po prostu. On site. Rogu jest chyba. Chyba jest obity, co? Tu był! Low HP! Przy tej skrzyni był. Dobrze, z Glocka go robił. Tu na blisko ktoś? Już się bał ustawić. Dobra. Chyba w B-sie też ktoś tam tupnął. Tylko jeden? Mogłem go tam... Gdzie? Był za mną gdzieś, a może... A, chyba wyskoczył z tej biblioteki przez Smoke'a. 13 w jednym, ja go mogłem tam spalić. Mogłem wyczuć, że on tam jest. No dobra, to była ciekawa runda. Ale a propos tych rank na skrzydłowym, bo ja mam teraz Golda 3. Ale pojawiało się mnóstwo komentarzy od was pod poprzednim filmem, że coś jest nie tak z rangami na skrzydłowym, że wy też pospadaliście mnóstwo z rank osoby, które kiedyś miały jakieś nawet globale czy coś takiego na skrzydłowym. Kiedyś to było dużo prościej zdobyć globala na skrzydłowym niż na matchmakingu, czy takie rzeczy, ale od jakiegoś czasu też wszyscy piszecie, że pospadaliście, że w tych silverach można trafić na bardzo dobrych graczy, że jest pełna loteria. I nie wiem, ja sam teraz dostałem Golda 3, więc jakby coś w tym musi być, a wcześniej tutaj też spokojnie miałem globala na tym koncie, na skrzydłowym. Coś się pozmieniało i tak się zastanawiam, co Valve kombinuje z tymi rangami tak naprawdę, no bo na skrzydłowym działa to średnio, patrząc też po waszych opiniach. Na matchmakingu każda mapa ma swoją osobną rangę. Każdego trafiłem porażenie? Nie, tylko tego teraz. Każda mapa ma swoją osobną rangę i też na początku wszyscy dostajecie Silvera i Golda. W trybie... Jakby w ogóle te wyższe rangi zostały zablokowane. Jakby się w ogóle nie dało wbić tych wyższych rang. Nie wiem, czy to jest jakiś ich nowy pomysł, żeby każdy siedział w Silverze i Goldzie, a tylko może niektórzy w wyższych rangach? Jak ktoś wygra 100 inów z rzędu? Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Kiedyś już też takie jakieś rzeczy były, takie problemy z rangami, później Valve zrobiła jakiś taki mega duży update, gdzie przesunęło wszystkich w rangach i po cichu liczę na to, że może się też coś takiego teraz wydarzy. Dobra. No ten strzał powinien wejść. Się
się też może coś takiego wydarzy i Valve zrobi jakąś taką dużą naprawę rank i przemieszanie tego wszystkiego, powie, no coś tam nam nie wyszło w kalibracji, teraz wszyscy wrócicie do jakichś sensowniejszych, no fajnie by było, nie? Jest! Pięknie wyrewolwerowany. O to chodziło. O to chodziło. No to jeszcze aż tak nie zapomniałem, jak się gra, co? Z tej broni. Jaki sezon drugi z rewolwerów? Jakby Valve dało taki na przykład 10 mapek na skrzydłowym, ale bym chętnie zrobił sobie taką serię. Sezon drugi. Pewnie bym musiał jakieś znowu chyba nowe konto założyć, no bo na starym bym dostał jakąś tam starszą rangę, przez to, że już kiedyś chyba miałem, nie? Już tak by to działało. Więc na skrzydłowym mamy jeden tryb rank, który działa... Także wszystkie mapy liczą się razem. Na matchmakingu mamy każdą mapę osobno. Na premier mamy jeszcze inaczej, bo liczą się tylko winy, a nie to jak gram osobiście, więc tak patrzę i zastanawiam się, o co tu chodzi w CS-ie, o co chodzi w tych rangach, że tak jest pomieszanie z poplątaniem i każdy tryb działa zupełnie inaczej i łatwo się w tym wszystkim pogubić. No nic, w międzyczasie wygraliśmy meczek. To były szybkie mecze, szczególnie ten pierwszy, gdy graliśmy dwóch na jednego, więc dzisiaj w jednym odcinku trzeci skrzydło. Ojej. Jeden jest obity. No słuchajcie, jednego trafiłem, ale... Tu po prawej zaplantował. Kucnąłem. Dobra. Mamy 5 HP. Ach, ile... 81 w jednym. Zobaczcie, jak blisko byłem, gdyby mój zadał jakiekolwiek obrażenia. Fajna runda. Fajna runda, szkoda tego. No jak tu B2 będziemy stali, no właśnie, to tak będzie ta gra wyglądała, ale nie słyszałem w ogóle plantu. Nie wiem, gdzie jest drugi ziomek tu? Ten, co plantował, zginął. Jest. Pięknie, Merwo, wyrewolwerowałeś go, ale jednym strzałem, co on miał, nie miał Kevlara w ogóle? Ja go jakoś tak w brzuch trafiłem? Nie. Musiał już być obity przez mojego. Okej. Okay. Grał moją bronią. A to cwaniaczek. O. Łaszka ma. Tu już był na blisko. Ja nie byłem pewien właśnie, czy on mi tupie tutaj za mną, czy pode mną. Dobra, jest jeszcze tam w drzwiach drugi. Jest tam, dobra, widzę. He's doors. Don't push. A poprosiłem, don't push. Nie! No nie, ja go chciałem strollować lekko. Ej, no bez takich. Jak chciałem fajnie to zagrać. Granacik, strzał i żeby... Zanim by ten granat wybuchł, ja bym go walnął w ciało z rewolweru. No dobra, widzę, że jest wyższy poziom, nie można się bawić. Chciałem się pobawić, no. Aha. No słabo to wygląda. Co jest? No co jest? Okej, w końcu. Merwo, traf! Nareszcie coś trafiłem! Nareszcie, no bo już się denerwuję, że gram z rewolwerem. No właśnie, nie dziwię mu się, ale jak zacznę zabijać, to już będzie zadowolony z mojego skilla. Don't buy, I drop you AK! Sell! Rzuciłem mu tam broń, nie wiem, czy zorientował. AK on the ground. Oj, koń już nam dawno nas spuszowali. Low HP one. Play! Co on wyprawia pół godziny na respie? Siomek, no. Czy oni nam zdążyli zaplantować, zanim on przybiegł na mapę? Ale dziwny mecz. Jeden pocisk! Tak jest. Ale to wygrałem. Hmm.
Już nas spuszowali, nie? To... Nie wiem jak mój gra. To nie weszło? Dobra. Ten drugi jest obity. Ale piękna runda, słuchajcie! Trzy teraz rundy, wyrewolwerowałem ich naprawdę ładnie. Spróbuję tu trochę podejść. He's low. Dobił go? Nie. Low, above you, above you. Above you! Dlaczego on go nie dobije, tylko plantuje tam bombę? Co on wyprawia? Shift! Jest, na 11 HP to wygrał. Przecież mogliśmy tak sobie na spokojnie dwóch na jednego wychylić, a on zastanowił plantować bombę. One more. Dobra, jednego zabiłem przynajmniej. No, jest jakiś nowy zupełnie chyba. Nie ma nawet pomysłu, gdzie mogą być przeciwnicy. I tak to teraz wygląda na tych rangach, że patrzcie, z jednej strony właśnie wbija globali do czegoś takiego, do takiego meczu na goldzie. I wbija takiego też ziomka, który nawet za bardzo tej mapy nie zna, bo wiedział, że oni mnie tam zabili przy tym, przy tej bombie. A jeszcze ma szansę to nawet ugrać na parcie, jak go trafi jakoś. I proszę bardzo, ugrał. MP5 kontra FAMAS, bieg przed siebie full auto. I dlaczego Valve takich zrobiło pomieszanie z poplątaniem z rangami? Z czego to wynika? Nie wiem, ale chętnie bym się dowiedział. Siomuś, przecież zaraz nas zabiją. Jest! Mamy to! Okej, okay, pięknie wyrewolwerowany. Fajnie się gra tą bronią, jak sobie tak poprzypominałem. Mobilnie. Można się szybko poruszać, szybko strzelać, wychylać, chować się. Naprawdę jest ciekawie. Gdzie? Słuchajcie, no. No te strzały! Nie, no nie wiem jak te strzały nie wchodzą. Czy ja mu pod pachą trafiałem, czy co? W tym momencie? Jak to nie wchodziło nic? Jakoś się dziwnie strzela z tego rewolwera w CS2. Inaczej. Naprawdę inaczej, nie wiem czy te opóźnienie strzału działa troszeczkę inaczej niż to do czego jestem przyzwyczajony, czy co? Okej, no hedzik. Plant. Mamy mało czasu. Szkoda, że tam chyba go ani razu nie trafimy. Dwa strzały muszą wejść. No, on już się przemieścił. A jednak nie, raz dostał do mnie, 43 w jednym było. Dostanie? Jest low. Nice. Dobrze. Gdzie jest drugi? Tu jest. Nice! Patrzcie, obudził się mój. No obu 75 w jednym, 74 w jednym. Rewolwer to jest właśnie taka broń do robienia asyst, ale okej. Nie będzie już mecz przegrany, całe szczęście. I tak się cały czas zastanawiałem, gdzie ten drugi się chowa. Sprawdzie nigdzie nie wychylał, drzwi nam nie skrócił, tam nie był, więc... Ale czekał tu na blisko, skubany cały czas. Oj! Dostał ode mnie na pewno. Two doors.
Go behind. No, 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 go behind. Shift, 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 shift. Yes. Left. Go left. Left. No, 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 no. Left. Yes. Mówię mu info jak tylko mogę. Nie wiem jak on daje radę ugrać te rundy, zbiegnąc z celownikiem w ziemi, waląc full auto, ale jakoś dał radę, więc... Dzięki wszystkim za oglądanie, dzisiaj taki mały powrót do rewolwerowca, przypomnienie sobie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. A, był rusek jakiś. No to...